dobry czas dla samorządów. Po tej bardzo szczegółowej informacji, jaką przekazała pani minister, pragnę dodać, że Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych to oprócz ogromnego wsparcia dla samorządów, również tych, które na co dzień być może borykają się z trudnościami finansowymi, które nie poradziłyby sobie z tymi zadaniami, z tymi celami, które sobie wyznaczyły, to oprócz tego wsparcia jest to również swoista tarcza antykryzysowa. Tarcza skierowana do firm, bo przecież te zadania, jakie niebawem zlecą nasze samorządy, będą realizowane przez firmy, również firmy z naszego województwa, firmy z branży budowlanej, wykończeniowej, z branży drogowej, z branży wodno-kanalizacyjnej. To niezwykle istotny element wsparcia firm w tym trudnym czasie. Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, to jeden z pakietów pomocowych, jakie w ostatnich latach kieruje do polskich samorządów rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej rząd pani Beaty Szydło, teraz rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo to przecież na niespotykaną skalę wsparcie inicjatyw w drogach samorządowych. To również realizacja wielu bardzo potrzebnych inicjatyw w infrastrukturę społeczną, edukacyjną. Wielu z tych stojących za nami samorządowców już skorzystało z dobrodziejstw tych rządowych programów. Przecież żłobki, przedszkola, remonty szkół, wzmacnianie tej infrastruktury to również działania polskiego rządu. Dzisiejsze spotkanie zbiegło się również z dobrymi wiadomościami płynącymi z Brukseli. Stamtąd również dobre wiadomości przywozi pan premier Mateusz Morawiecki. Wraca z tarczą, jest zwycięzcą. Razem z Viktorem Orbanem odnieśli sukces w imieniu nie tylko Polski i Węgier, ale wszystkich tych krajów, które mogłyby borykać się w przyszłości z trudnościami w przełamywaniu biurokracji związanej z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Dziś cieszymy się, że są z nami samorządowcy, choć wiemy, że przed nimi na pewno bardzo trudny czas tego, żeby wyłonić najlepszych wykonawców, żeby dbać o prawidłowy przebieg realizacji tych inwestycji, ale to na pewno przysłuży się dla ich społeczności, którymi w tej chwili zawiadują, za które są odpowiedzialni. Bardzo wam razem z panią minister, panowie, dziękujemy, że tu dziś jesteście z nami, bo to potwierdza, że nasze starania i starania polskiego rządu w to, żeby ten nasz kraj, nasza ojczyzna rozwijała się równomiernie, nie zapominając i o tych największych gminach i miastach, nie zapominając również o tych najmniejszych, takie jak chociażby niektóre z gmin naszego kieleckiego powiatu.